zajmuje się firma EMB Systems? My głównie sprzedajemy urządzenia do zdobienia odzieży, czyli hawciarki, drukarki z różnego typu, DTG, czyli nadruk bezpośredni, DTF, czyli na folii, sublimacyjne drukarki, najróżniejsze. Z czym przyjechaliście na tegoroczne targi? No z naszą ofertą, czyli pokazujemy hawciarki japońskiej firmy Happy, pokazujemy hawciarki japońskiej firmy Brother, także drukarki japońskiej firmy Brother, a także drukarki DTF chińskiej firmy DTF Station. Co wyróżnia Was na rynku? My jesteśmy wyłącznym przedstawicielem japońskiej firmy Brother i te drukarki są uznawane za najlepsze drukarki na świecie. Także po prostu mamy produkt, który nie ma konkurencji na rynku. Jakie innowacje wdrażacie? Ostatnią nowością jest technologia DTE. To polega na tym, że drukarka jest wyposażona w kamerę i system pozycjonowania i dzięki tej kamerze jesteśmy w stanie trafić z dokładnością do 1/10 mm tam, gdzie chcemy trafić. Ale co więcej, ten system jest wyposażony w sztuczną inteligencję i potrafi automatycznie trafiać tam, gdzie my chcemy trafić. Na przykład możemy zrobić haft, włożyć ten haft do drukarki i drukarka ten haft zadrukuje z dokładnością do każdej nitki. A jak oceniacie tegoroczne targi? Musimy poczekać z oceną, bo dopóki nie sprzedamy jakiegoś urządzenia, no to nie wiemy, jaki jest efekt, tak? Widzę, że organizator zrobił dobrą robotę, jeśli chodzi o marketing, tak? Bo jest sporo, pomimo że targi są małe, to sporo ludzi przyjechało, także musieli zrobić robotę marketingową, tak? I to jest na plus. Natomiast jakie będą efekty? Zobaczymy.